Ja sobie zdaję sprawę, że taką wymierzalną, myślę, kwestią, która powoduje, że mówimy kongres jest bardzo skuteczny, jest sprawa ustawy. To, że nam się udało tę ustawę przygotować, że w takim obywatelskim działaniu zebrałyśmy ponad 150 tysięcy podpisów, że ona trafiła do Sejmu, została podpisana przez prezydenta, to wszystko jest bardzo ważne, ale dla mnie osobiście to, co jest najistotniejsze, to jest to, co stało się właśnie w środowiskach, nie tylko tą kobiet, ale w polskim społeczeństwie. Dzisiaj, ja pamiętam, kiedy zaczynaliśmy mówić o parytetach i wszyscy, hi, hi, hi ha, 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 parytety. Dzisiaj jest tak, że gdziekolwiek cokolwiek się dzieje, tak? jest debata w telewizji, coś się dzieje w innych mediach, i od razu redaktor mówi, czy redaktorka, no nie mamy niestety parytetu. To się stało tak oczywiste, że trzeba myśleć o tym, żeby tych kobiet było więcej, żeby one były reprezentowane, że to jest absolutnie sprawa kluczowa, i druga to jest kwestia samoświadomości kobiet, że one naprawdę uwierzyły, że to nie jest tak, że muszą stać w kącie, dopraszać się i czekać na, łaskawe, na łaskawą zgodę, tylko po prostu mają pełne prawo uczestniczyć w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym i starają się z tego prawa korzystać. Myślę, że to jest szalenie ważne. I trzecia rzecz która znowu dla mnie jest bardzo istotna kwestia. Yy... Zorganizowania się, relacji wzajemnych w różnych środowiskach. Dzisiaj, jak pojedziemy gdziekolwiek, czy do Olsztyna, czy, czy do Tarnowa, nagle się okazuje, że tamte kobiety już robią swoje, nie patrzą w ogóle na to, co my tutaj sobie wymyślamy w Warszawie. I to dokładnie o to chodzi, że po prostu powstają te wewnętrzne środowiska, które mają coś do zaproponowania, chcą o czymś decydować, i myślę, że to jest szalenie ważne, bo to znowu jest coś, czego kobiety. Przez całe lata nie robiły, bo nie miały tej przestrzeni, której mogłyby robić, więc myślę, że to jest coś, co w sposób bardzo zasadniczy zmieni życie w Polsce.